Siemaneczko, jestem Pepetem Games, witam was w grze Farmers Life. Lecimy dalej. Wczesna godzina, 34. Lecimy dalej, zobaczymy jak tam nasze uprawki wyglądają, kapusta tak dalej i tak dalej i tak dalej. Dokładamy paszy, bo oczywiście tak, paszy u mnie to jest podstawa, że tak można powiedzieć. Chyba wyciągamy, raczej wprowadzamy krowkę. Bierzemy, no, wiadereczko zostawiłem. A dobra, ale to może wyprowadzimy, niech ona powychodzą. Zdążymy ją wydoić, tak czy tak. Spokojnie. Chodźcie tu, zwierzątko moje, chodźcie, przestępować. Wszystko jest na razie na plus. Dobra, mamy tytoń. Musimy zrobić parę papierków. A zarobek oczywiście, bo coś by innego. Mamy ogólnie październik. Mamy październik. Więc trochę tu trzeba będzie pokombinować. Pozabrać pieniążków, że ciasta. Lecimy. Powolutku nabijamy. I jest. Kolejna lufka, można powiedzieć. Mam ci do zrobienia. Może nie ma, bo ich chyba była 6 paczek tytoniu było. Tylko. Tu dużo nie ma. Zrobienia. Chyba jakiś zwierzak poszedł. Za mną, nie wiem kto jest. Chyba. Nie, nikogo, żadnego tu nie widzę. Coś mi się utunciło chyba. Jamy jajecka. Zabijamy pieniążki i tak dalej. Tak. Jest godzina 7. Lecimy na pegierek. Przedajemy to, co wszystko mamy. Na koncie mamy naprawdę zajebiste pieniądze. 2625 na koncie. Więc na pewno tragedii tutaj nie ma. Potwiane ze skrzynki. Dobra, co my tu mamy do zrobienia sprzedania? Mamy to oczywiście. No, dużo nie zarabiamy, ale zawsze coś. Czekajcie, ty to chyba do nie sprzedaj, nie skupuję, tak? Ty to nie skupujesz takiego. A trzeba wiosu, proszę. Ja jeśli to nie bujesz, nic to muszę sam zjadł. Czy tu nie kupujesz te buraczki? Muszę sprzedać, bo mi te buraczki tylko zalegają. Marchew na razie zostaje. Na razie w naszej dziuni. A pamiętam Tadeusza, chociaż nie wiem, czy ty mnie wybrałeś, szczerze mówiąc. To jest bardziej, to jest mniej wymagająca. Chyba, tak mi się zdaje. No masz, wydaj mi butelkę wódki, nalewki, 5 butelek mam, o kuźwa. Trochę mam tych nalewek. No i mamy już ponad 3500, proszę państwa. No już trochę pieniążków mam i mam jeszcze 4 cydru. Blisko 4, a tam nie może ponad 4000, mamy na koniec 4500 na koncie. Jezus Maria, ja takie pieniądze, żebym w życiu to nie widział jeszcze. Więc no co, musimy kolejną chyba porcję cydru sobie wziąć, tylko tak sobie byśmy może wzięli pod względem dwa, a nie tak chciałem, przepraszam, nie mogę sobie tu taki sami, dobra. Czy mam bronicę sobie ogólnie wziąć, ja zastanawiam, ale chyba raczej mi się to nie będzie opłacało. Tabaki też nie, bo to po pierwsze są dużo tańsze niż tak. Cukier, jabłka, o jest. Pamięta się, jak to bym mógł zaprowadzić, sam już robić. Nie, jak to tylko ziemniaczany. Gdyby rolnicy chcemy jeszcze brać? Nie. Dać mi się Maleśkę, nabić mi się. Wieśka, Maleśka, Henka, Brynka. Idziemy jeszcze do Anki, bo tam... Zobaczcie. O, chusteczkę chodzi z tym motorem. Jest motor pod młotku. Siema Anka. Znaczy, o, znajdziesz moją zgubę, co nie? Wziąłem motor. No i mam ten motor tutaj, no i co? Patrz, przyjechałem, jest przy tobie. Jest przy tobie. Tu nie, bo to nie jest z tego psa.
Ale patrzcie. I o chuj chodzi z tą zgubą. Mam ten motor. I dalej nie wiem, o chuj chodzi. To nie, tak, chyba zasieć ogólnie już nic nie zasieje. Bo to sens... Czemu 500 zginęło? Ej. Czekajcie, teraz mnie rozpierdala to. Mój pierwszy bimbe. Rozwidź. A w ciągu tu dla ciebie problem. Dostać mleko. Ludwik, to tam nawet nie wolno wtedy. Ukryty motor. Lubię motory, traktory. Wszyscy to twierdzą. Wielu jednak nie wie, że nie lubię motocykli. Są za szybkie i nerwiająco głośne. Antek miał kiedyś motocykl, który codziennie przyjeżdżał obok mojego domu. Na pewnym razie, któregoś dnia wziąłem i ukryłem mu tę maszynę. Mogę ci powiedzieć, gdzie jest, ale nie zadałem mu. No i mam ten motor. I teraz co, ja mam tego Antka niby jeść? No bo tak patrząc, to musiałem na PG chyba lecieć. A tu żadnego gospodarstwa mi starczy? Gospodarstwo starczy. Otwórz. Otwórz. Nie wiem, gdzie my się tam, to Staszka czy to Ptaszka czy gdzie indziej, bo już mi to intryguje z jednej strony, nie chciałbym czegoś innego powiedzieć, ale intryguje mnie to, krótko mówiąc. Nie wiem, 2-3 litry weźmiemy, wystarczy. Zaniesiemy temu. Prowadzimy temu, to zobaczymy, bo ja się pogubiłem, szczerze mówiąc. Zresztą nie będę jechał, pierdolę. Dobra, i to jest chyba ten Staszek Antek z tyłu. Antek. Kontrakty. To jest ten Staszek. No i teraz. Ale co muszę mieć? No Staszek, kurwa, ten jest Staszek i ten jest Staszek. Niech minie. Na chuja mam tego iść. Mogę kupić jakiś ciągnik? Tak, a pohandlujemy. Pohandluj. Mutania widzę jest. Silnik. Sieczkarnia. Błockarnia. Czekajcie, czekajcie. Co mi potrzeba było, żeby ten ciągnik był naprawić? Nie naprawić, a nie pamiętam. Dobra, idziemy do tego motorku. Na spokojnie. Prowadzimy z powrotem sobie do tego. No gospodarstwo. To nie na PGR jeszcze pójdziemy. A nie na PGR, tylko patrzałem do tataku. Czy tam też ktoś nie był chętny na takie coś? Nie, Ludwik, a ten? Ambroży. Bajkę przełoż. Czekajcie. Ja mam pomysł. Dzisiaj wiem, co kurna trzeba kupić. Wiem, co trzeba kupić. Ryzyko... Nie, nie tu, przepraszam. Bo tak, czy ja to będę mógł wziąć tym? Nie, to pójdziemy motorem w sumie. Mamy go. Ryzykuję, trochę to zaryzykuję pod tym względem. Gdzie ma Tadziu? On zyska zgubę. Lamanin völlet, hallo mein Herr.
Noc guba. Na pewno właśnie to mam odzyskać, będzie to. Dobra, inaczej. Nie będziemy dzisiaj się tak bawić pod tym względem. Dzisiaj korci mnie. O kurwa, który to miał? Silnik elektryczny mi chodzi. Piła stołowa. W połączeniu z silnikiem stanie się niemalże miniaturową przenośnym tartakiem. Mienia kłody w deski i szybko sprawnie. Ciekawe, czy dożyje czasów, gdy wymyślą piłę samodzielnie ścinającą drzewo. Natomiast starować się tego nie wziąć. Mamy 2000, kurwa, tak mi jeszcze brakuje kasy. Zbraknie czy mi nie zbraknie? Zbraknie mi dzisiaj. Ale chuj. Kupujemy, powoli kupujemy. No to niech u ciebie zostanie. Nie będę paliwa tracił. Tak, gospodarstwo fajnie ogolnięte, wszystko jest. Teraz tak, jak to wygląda z kapustą? Owiec 50 godzin, owiec na pewno mi nie zejdzie. Nie ma takiej możliwości. 3 godziny kapucha. Więc jeszcze trochę tutaj mamy czas na to, żeby to ogarnąć. Tam chyba już nie mam nic zasiane. Tak mi się coś staje, aby słonecznik, który to był. I więcej tutaj nie mamy. No. Spocz koloczko. Spocz koloczko, tutaj się nie ma co spinać. Aby sobie zbierzemy. Tam 200, 500 dolarów może być. $500. No 500 zbocili się do dolarów, jak tam zwał, tak zwał. Dobra, musimy teraz tylko opał wrzucić. Dobra, zaraz co przyjdziemy, to ogarniemy, tak? Na żadne te spiny. Mam nadzieję, że tego drzewa jeszcze gdzieś tam będziemy mieli. Wrzucaj. Tu gdzieś te drzewo, gdzieś tu powinno się być każde drzewo ogarnięte, czy mi się zdaje. Dobra, musimy dojść kawę. A czekajcie, co? Teraz mi się pojebało. Teda quest. Tam mamy skrzynkę, dobra. A, wiem co mieliśmy zrobić. Musieli mi zapłacić przecież sołtysowi za to, żeby nam odciął. No, po prostu nam dał znowu korzystać z prądu. Też pomniało mi się. Wlazłem, tam nie chciałem. Gdzie nie chciałem, tam też wlazłem, dobra. Drzewo. Patyczki i tak dalej. Pozbierajmy na razie. Bo chciałem to kupić. Tą stolarkę całą, powiedzmy tak zwaną. A już, w 100%. Patrzcie, mam tu drzewo, w ogóle tego nie ogarnąłem jeszcze. Tego będzie pozbierane wszystkie? Stąd? Nie pamiętam. Kurwa, twarz, jak tak wyciściłem wszystko? No chyba najwidoczniej, dobra. Chciałem po siekierkę, trochę się pląta w tej grze dzisiaj. Plątam się niemiłosiernie, ale to pokoju na tego główka. Co ja chciałem wziąć? Siekierkę chciałem wziąć. Siekierkę wziąłem, bo przecież trzeba tam trochę przeciąć tego drzewa, żebyśmy mogli wziąć i dorzucić chociaż częściowo do naszego opału. A teraz się dumiał tak robić. Pyk. Kurwa, muszę konia kupić pewnie. Dobra, więc mogło to pewnie zacząć, dobra. Na ten moment, no to... Dobra. Idziemy, mam się ten bimbek na nie wygas.
starczy? Czy powinno starczyć? Dobra. Musimy podejrzeć, ten wydarek oczywiście trzeba wziąć. I będzie git. Niedaleko tu mam gdzieś tu? Nie. Niedaleko mam w jakim punktu? Ja kurwa chodzę i szukam niedaleka. Jestem zajebisty. Dobra, cyk. Mamy tej wody, bośmy, wiecie, mieli pewność, że jeszcze zrobił na ten nasz zajebisty maszynę do znaczy ten silnik. Do piły. Dobra, powinno chyba starczyć 13 godzin tu i tu jest 11. A jedna motorka chyba się robi 3 godziny. No. Powinno być gites. Dobra. Do sprzedania nie mamy nic teraz. Absolutnie nic. Ale musimy mieć gawę wydać. Dziś fakt. Gdzie jesteś, muczka? Chodź tu, chodź tu. Kapusta będziemy mieli. Pewnie kapusta ta będzie gotowa. Wyduj. O, trzeba nie wyjść 10. Dobra. I teraz mnie czy chodzi o te mleko. Zwykłe. Właśnie, i teraz idziemy do naszej sklepowej. Zgadza się miała właśnie te mleko właśnie chciała. Dobra, cyk. Tutaj chyba też powinno być. Powoli, powoli coś tam pieniążki zarabiamy. Cześć Zosia. Toś mi kurwa kasy za... A to mi też zlecenie kurwa dało. Aha, 8 sztuk mleka mi się dostarczone, dobra. Tak, kłód, dobra. Mam siekierkę, to muszę mi zaraz naprawić ją. Handlujmy, napraw mi siekierkę. Muszę ty zarzeć. Rod nam, żeby włączyli, a się boję kurwa tego rachunku jak... Nie wiem co. Pozwolenia? Nie. Czekajcie, gdzie to było? Pozwolenia, tu. 37, to jakoś dużo nie było, ale już jest. Punkt włączony, elegancko. Więc tu nie ma tragedii. A co mogę tu budować? A na kiego używam mi tu budować? I do domu. Zobaczcie jedną rzecz. Mam przejść ten ciągnik, tak? Którego jeszcze nie uruchomiliśmy. A chcę zobaczyć, co tutaj. Użyj. Dobra, zobaczmy, co ja w ogóle tu muszę zrobić odnośnie tego ciągnika. Nie pamiętam. Napraw ciągnik. Klucz. Pasek klinowy. Kierownica i koło przednie. Aha. Czyli musimy zrobić jeszcze trzy rzeczy. Będzie ciągnik gotowy, tak?
Teraz do tego. Chcę jedną rzecz zobaczyć. Gotuj. Zacie ziemniaczany. Ziemniaków 20, dwa cuchy i słoik. Dwadzieścia ziemniaków, dwa cukry, tak? No dobra. To nie będzie jakoś problematyczne, żeby to ogarnąć. Na przykład bym chciał sobie kapustki pozbierać. Posprzedawać. Zobaczcie, chyba kapusty to chyba nic nie mamy tak więcej chyba do zrobienia. Kapuśniakową może coś? W tym stylu może... Możemy coś gotować z kapusty? Cukier, bigos, szynka, kapusta, sól, a grzyb, szynka gotowana. No dobra. Musimy tak ogólnie wziąć, czekajcie, ja muszę jedną rzecz zrobić, bo mi to trochę drażni. Zrobię to wszystko tutaj. Wszystko. Po to i wyłącznie, bym mógł iść ogarnąć. Zobaczcie, jaka kurdy. Jakaś zimna to baga jest tutaj w tej grze. Dobra, idziemy zobaczyć tą kapustę. Jeszcze sprzedamy ją. Wiadomo, nie, no, nie mamy tyle pieniędzy, żebyśmy zaraz kupili ten silnik elektryczny. Ale no, chciałbym ją być szybko tego. Najbliżej to będzie chyba tak, tak zjeść i sprzedać. Żeby właśnie iść. Pyk. To by się jeszcze w ogóle zdążyli, bo to mnie zastanawia. Ile? Kurza twarz. No, to powiem szczerze, dużo tego jest. Teraz żałuję, że nie mam motoru. 92 sztuki, czekajcie. Teraz jak weźmiemy to na połowę. Git. Nie chcę pozwoleń. Dobra, idziemy strzelać. Tą kapustę. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Ty, kurwa! 2600 kapusty, to idziemy do tadzia od razu. Kupujemy ten silniczek. Zobaczymy, czy ta tak się uruchomi. Kurwa. Uważnie? Muszę tak kurwa go mieć, ja pierdolę. Siema. No i jest mi potrzebny ten silnik. Dobra, a jak ja bym to chciał wziąć teraz? Nie muszę tego... A nie mogę tego wziąć na motocyklu, nie? Ej, no bez jaj. Jaka to mam wziąć? Tadzik. Ja jeszcze kupiłem też kurwa silnik, co nie? Nie go masz. Ej, bez jaj.
to ja mogę tak na motorze go wziąć? Ale tu pytana. To jak to? Ale gdzie jest na to silnik? Czekaj, czy mogę się tym tepnąć? Mogę, to zajebiście, chociaż to. No to by się przydało chyba pod tym postawić, co nie? Tutaj gdzieś. O, cyk. To możemy chociaż tak tu dać się iść. Dobra, przypomniało mi się chociaż, że możemy teleportować się. To chociaż pod tym względem jest dobrze. A taka pusta naprawdę zajebiste pieniążki nam dała. Trzeba będzie chyba więcej tej kapusty na prostu ganiać. No nie mogę tam postawić. No ja pierdolę. Jaja se kurwa robisz? Ja pierdolę, zjebało mi to wszystko. Kurwa, Kazimierz, do chuja postaw to. Ej, no kurwa, no nie. Pojebie mnie teraz. O jebie mnie zaraz, albo ja nie mogę jakoś to kurwa ogarniać. Dobra, teraz postawi mi to. Jest. Nie Tadeusza, tylko moja gospodarka. No idziemy. No i mamy Kajzagę. Proszę Państwa, mamy Kajzagę. No i zajebiście. Coś tam widać, ale... Sajutko, dobra. Teraz chcę zobaczyć tą propę wezmę. Unieśnie. Weź. No i teraz tak. Dolej paliwa więcej. Gites. No i zajebiście. A tylko coś kupić, żeby go po prostu ciągnąć teraz, to te bale całe i będzie elegancko. Więc co, w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek by się spodobał, to zapraszam w górę komentarz. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się do tego odcinka. Na razie, cześć.